kodeksów przedstawił minister sprawiedliwości Leszek Kubicki. Największe kontrowersje wśród posłów wzbudziła proponowana rezygnacja z kary śmierci. Minister sprawiedliwości podkreślił, że członkowie zespołu opracowującego projekt kodeksu karnego jednomyślnie zaproponowali zniesienie kary śmierci, twierdząc, że jest ona niehumanitarna i według badań technologicznych nie zapobiega przestępczości. Była to ich jednomyślna decyzja, jeśli chodzi o zespół prawa karnego materiału. Poprzedzona całą dyskusją, w której uwzględniono przesłanki natury etycznej, a także wyniki badań empirycznych, wskazujące, że kara ta nie spełnia przewidywanych ogólnoprawiedliwych. Problem podejścia do kary śmierci podzielił posłów. Unia Pracy i Unia Wolności opowiadają się za zniesieniem kary śmierci. Mam takie przeświadczenie, czy taką wiedzę, że przestępca, który już dokonał przestępstwa, zamordował kogoś, jeżeli wie, że za to mu grozi skrycie, to dla niego jedynym ratunkiem jest usunąć wszystkich świadków. Więc paradoksalnie kara śmierci może być powodem dużo drastyczniejszych zachowań samych przestępców. Jest to kara, która jest karą z punktu widzenia skuteczności. Nie ma żadnych dowodów na to, że kara śmierci kogokolwiek odstraszyła. Otrzymania kary śmierci według kodeksu karnego domaga się PSL. Skoro rząd, skoro parlament był taki znaleźć tych środków skutecznych, które zagwarantują poprawę bezpieczeństwa, skoro widzimy, że skutkuje dwukrotne zwiększenie tych przestępstw najsurowszych, najgroźniejszych, to trzeba sięgnąć po szereg najsurowszych. Stanowisko PSL dzieli koalicję rządową, ponieważ SLD jest kolejną partią, która domaga się zniesienia kary śmierci, choć mniej stanowczo niż opozycja parlamentarna. Klub SLD popiera projekt kodeksu karnego przedstawiony przez rząd, który nie przewiduje kary śmierci. Bierzemy pod uwagę fakt, że Komisja Reformy Prawa Karnego jednomyślnie rekomenduje eliminację kary śmierci. Taka jest również postawa krajów członkowskich Rady Europy. Ale będziemy analizowali wszelkie argumenty za i przeciw w toku prac nad kodeksem dla zbadania, czy prawdziwą jest teza, że utrzymanie kary śmierci wcale nie przyczynia się do zwiększenia skuteczności zwalczania przestępczości. KPN uważa, że w sprawie kary śmierci trzeba się zwrócić do społeczeństwa. Od jesieni zeszłego roku obowiązuje 5-letnie moratorium na wykonywanie kary śmierci. Propozycja zniesienia kary śmierci jest jedną z wielu zasadniczych zmian w stosunku do obowiązującego prawa. Jak podkreślił minister Kubicki, projekty nie łagodzą prawa karnego, lecz je racjonalizują, na przykład obniżając dolną granicę kary, a pozostawiając bardzo wysokie kary za najgroźniejsze przestępstwa. Kodeksy, które obowiązują w tej chwili, powstały w 1969 roku, mimo licznych zmian dokonywanych prawie w ostatnich latach. Ustroju państwa. I nie chodzi tylko o zastąpienie takich terminów jak milicja obywatelska czy mienie społeczne nowymi, ale o zmianę zasad odpowiedzialności karnej i dostosowanie sankcji karnych do nowych typów przestępstw. Autorzy projektu nowego kodeksu karnego twierdzą, że wieloletnie kary więzienia nie odstraszają od popełniania przestępstw. Kara powinna być raczej nieuchronna niż surowa. Projekt łagodzi więc kary za niektóre przestępstwa, takie jak niepłacenie alimentów czy nawet kradzież, jeśli złodziej dobrowolnie naprawił szkodę. Zgodnie z projektem, częściej mogłoby być stosowane zawieszenie wykonania kary czy przedterminowe zwolnienie. Mogliby z niego korzystać także recydywiści. Teraz do możliwości poprawienia. Sędziowie mogliby rzadziej wymierzać karę więzienia, a częściej nakładać grzywnę czy obowiązek naprawienia szkody. Temu łagodzeniu prawa w przypadku drobnych przestępstw towarzyszy bardziej surowe traktowanie zbrodni. Wysokie kary groziłyby za napaść na policjanta, sędziego, prokuratora i za przestępstwo do życia broni. Projekt kodeksu karnego przewiduje, że najniższą karą za ciężkie zabójstwo byłoby 10 lat więzienia, a nie 8 jak dzisiaj. Za nielegalne posiadanie broni groziłaby kara nie mniejsza niż 3 lata więzienia. Rząd zaproponował wczoraj, aby te dwa przepisy wprowadzić w życie jak najszybciej. Do nowego kodeksu ma także zostać włączony przepis pozwalający na szczególne zaostrzenie kar wobec członków gangów. Projektodawcy zakładają przywrócenie konfiskaty mienia za produkcję i handel narkotykami, bronią, materiałami wybuchowymi, fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych lub wymuszanie okupu. Projekt kodeksu karnego wprowadza nowe regulacje dotyczące przestępstw gospodarczych. Eliminuje stare przepisy o niegospodarności czy spekulacji wprowadzone w czasach gospodarki centralnie sterowanej. Na karę, zdaniem projektodawców, zasługują raczej oszustwo kapitałowe, wyłudzenie kredytu czy pożyczki bankowej. Karalne byłyby przestępstwa komputerowe, takie jak przełamywanie zabezpieczeń, niszczenie lub uszkadzanie danych. Do kodeksu
Ministerstwo włączono też działający już od zeszłej jesieni przepis ułatwiający karanie za kradzież samochodu. Nowością byłaby kara za świadome narażenie innej osoby na zakażenie wirusem HIV. Zdaniem projektodawców skuteczność kary zależy w dużej mierze od szybkości jej wymierzenia. Proponowany kodeks postępowania karnego przewiduje zupełnie nowe rozwiązanie. Gdyby kara za dane przestępstwo nie przekraczała 5 lat więzienia, prokurator za zgodą oskarżonego składałby wniosek o ukaranie bez przeprowadzenia rozprawy sądowej. W zamian za taką zgodę sąd stosowałby zawsze wobec oskarżonego nadzwyczajne złagodzenie kary. Jutro odbędzie się głosowanie nad przesłaniem projektu kodeksu do Komisji Nadzwyczajnej. Członkowie zakładają, że przedstawią sobie sprawozdanie ze swojej działalności po wakacjach. Zabójca premiera Rabina, Igal Amir, został skazany na dożywocie. Trzyosobowy sąd w Tel Awiwie jednogłośnie uznał go winnym morderstwa z premedytacją i wymierzył najwyższy w Izraelu karę. Oskarżony działał z umysłem i z zimną krwią, czytał w uzasadnieniu wyroku sędzia Edmond Leci. Jako naród dostaliśmy straszliwy policzek. Morderstwo wkradło się do naszego życia politycznego. Igal Amir zastrzelił Iskaka Rabina dwoma kulami w plecy 4 listopada ubiegłego roku w centrum Tel Awiwu. Bez oporu oddał się w ręce policji i przyznał się do zabójstwa. Przez 3 miesiące procesu nie wyraził skruchy. Mówił, że musiał zabić premiera za to, że oddał święte ziemię Izraela Palestyńczykom. Sąd oddalił wersję obrony, wedle której Amir strzelał ze ślepych naboi, żeby tylko sparaliżować Rabina, a zabił go też innymi. Sędzia Lewicz, sam wierzący Żyd, powiedział, że Amir cynicznie nadużył religii. Trzeba sprawdzić, jak to się stało, że uwierzył, że wolno zabić w celach politycznych. Sędzia zrobił aluzję do podejrzeń, że Amir, student Uniwersytetu Religijnego, dostał błogosławieństwo od pewnej grupy rabinów. Kamień na twarz, chwilami wręcz ostentacyjne znudzenie. Amir wysłuchał wyroku, by w ostatniej mowie powtórzyć przed sądem. Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem dla narodu Izraela, dla prawa Izraela i dla ziemi Izraela. Ten pokazowy proces nie ukazał prawdziwych motywów mojego czynu. W tej sali rozgrywa się przyszłość mojego kraju. Sędzia odebrał mu głos. Skazany przed wyprowadzeniem z sali rzucił jeszcze: niech wam Bóg pomoże. Matka Amira, która wcześniej publicznie wyrzekła się syna, płacząc czytała psalmy. Brytyjska królowa Elżbieta II zakończyła oficjalny wizytę w Polsce. Po 4-godzinnym pobycie w Krakowie monarchini i jej małżonek książę Filip odlecieli do Pragi. W Krakowie królewskiej parze towarzyszyli prezydent Aleksander Kwaśniewski z małżonką. Pobyt w Krakowie królowa rozpoczęła od wizyty na Zamku Wawelskim. W sali poselskiej powitał ją prezydent Aleksander Kwaśniewski. Elżbieta II obejrzała m.in. wystawę prac dzieci z Krakowa i angielskiego hrabstwa Berkshire. W katedrze wawelskiej królowa spotkała się z kardynałem Franciszkiem Macharskim. Zeszła też do podziemi, gdzie złożyła kwiaty na grobowcu Władysława Sikorskiego i oddała hołd marszałkowi Piłsudskiemu. W tym czasie książę Filip złożył wizytę na krakowskim Kazimierzu. Zwiedził synagogę Remuch, a w towarzystwie Menachema Jostkowicza, naczelnego rabina Polski, książę odwiedził przylegnie do synagogi cmentarz Remuch. Mimo padającego śniegu na rynku czekały na parę królewską tłumy mieszkańców miasta i turystów. Królowa przyjechała punktualnie o godzinie 12. Elżbieta II wraz z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim zwiedziła Kościół Mariacki. W kolejnym dniu prezydenta Jurańskiego wpisała się do pamiątkowej księgi. O godzinie 14 na lotnisku w Podlewowskich Balicach rozpoczęła się ceremonia pożegnania brytyjskiej królowej. Była to również tak określająca brytyjskie poparcie dla polskich ambicji, polskich aspiracji. Wyrażone zostało wczoraj w Sejmie stwierdzeniem, iż Polska potrzebuje Europy, ale Europa potrzebuje Polski i możemy oczekiwać, że nie tylko królowa, ale także rząd polski będzie wspierał sprawy i do Unii Europejskiej, do NATO, i do SRD, i do innych krajów europejskich. Z Krakowa brytyjska królowa Elżbieta II udała się z oficjalną wizytą do stolicy Czech, Pragi. Za chwilę o moskiewskich rozmowach ministrów spraw wewnętrznych Polski i Rosji, a w dalszej części wiadomości także o amerykańskich prawyborach, które wśród republikanów prowadzi Robert Dole. O skargach sejmowej komisji służb specjalnych na ministra obrony. O Międzynarodowym Dniu Teatru.
spraw wewnętrznych Polski i Rosji Zbigniew Siemiątkowski i Anatolij Kulikow i Gubli w Moskwie, że oba kraje będą wymieniać dane o gangach i powołają mieszane grupy operacyjno-śledcze. Dzięki temu bandyci, którzy popełnili przestępstwo w jednym kraju, będą ścigani również w drugim. Technicznie ma to wyglądać w sposób następujący. Obywatel Rosji dokonuje przestępstwa na terytorium Polski, ale zanim zostanie skazany, udaje mu się wrócić do Rosji. Polska policja, jeżeli potrafiła zidentyfikować przestępcę, przekazuje jego sprawę do rosyjskiego MSW. Dalszymi poszukiwaniami już w Rosji zajmuje się rosyjska milicja. W podobny sposób ścigani będą Polacy, którzy popełnią przestępstwo w Rosji, po czym wrócą do Polski. W ubiegłym roku za przestępstwa dokonane w naszym kraju zatrzymano 667 obywateli Rosji. W Rosyjskiej Federacji konflikt z prawem przeszło 17 Polaków. Moskwę najbardziej niepokoją mnożące się przypadki ściągania haraczów rosyjskich turystów w Polsce i przejeżdżających przez nasz kraj tranzytem kierowców. Dość Polski i poza bezpieczeństwa naszych obywateli w Rosji najbardziej zależy na powstrzymaniu napływającej ze wschodu fali nielegalnych imigrantów pochodzących z jednych krajów Azji, z Afryki. Polska i rosyjska policja mają też wspólnie walczyć z przemytem kradzionych samochodów do Rosji i narkotyków do zachodniej Europy. Senator Robert Cytoń, były amerykański prawdopodobnie, ogłosił, że jest kandydatem republikanów w walce o prezydenturę. Wybory odbędą się w listopadzie. Według sondażu, gdyby doszło do wyborów już...